Cześć, siemanko, witajcie. Po raz pierwszy Farming Simulator 22 na moim kanale. I co w dzisiejszym odcinku? No, zobaczymy sobie, jak ta gra w ogóle wygląda, jak to działa. Ale tak oczywiście tylko z grubsza, no bo tak dokładnie to zobaczycie wszystko w trakcie serii, która niedługo się zacznie. Także polecam zostawić suba z dzwoneczkiem, kto tego jeszcze nie robi. Oraz komu się ten film już podoba, to niech zostawi łapkę w górę, a będzie naprawdę bardzo miło. Jak widzicie na wstępie, możemy zauważyć, że zmienia nam się w ogóle ten cały tutaj tło, ten background, tak. No fajnie, że to dodali, bo zawsze tak, jakieś takie urozmaicenie i jest naprawdę, no fajnie. To oczywiście się pory roku zmienia, jak ktoś jeszcze nie wiedział. Wy już pewnie wiecie, tak naprawdę, jak ta gra wygląda, bo już pewnie sami graliście i też pewnie widzieliście u innych tam youtuberów większych, którzy mieli grę przedpremierowo. Ja niestety nie otrzymałem, bo jestem jeszcze za małym twórcą, żeby takowe gry przedpremierowo właśnie dostawać. Dobra, nie będę przedłużał, tylko lecimy właśnie z odcineczkiem. Ustawienie graficzne już sobie wcześniej ustawiałem, także teraz już nie będę tam po prostu zaglądał. Co my tu mamy? Zawartość do pobrania, no to wiadomo. Wcześniej nazywała się ta sekcja chyba modyfikacja. Teraz jest tak nazwana, nic to nie zmienia. Kariera, no to co? Kontynuuj, tak? Stworzyłem myślę, że sobie na nowym rolniku na początek. Wiadomo, to jest widzowie tylko taki odcinek. Z przeglądu w tym odcinku też wam pokażę tak mapkę, jak ona sobie tam wygląda. Którą właśnie by tutaj sobie mapkę wybrać? Elm Creek? Czy tą Haut-Beileron? To chyba mapa francuska, tak? I tu jest Tas Alpine. Tą myślę, że nie będziemy sobie odpalać, ponieważ ją to dobrze chyba już znacie, tak na pewno. Z tego dodatku do Farminga 19. Myślę, że sobie przejrzymy tą mapkę, co nie? Bo tą mapkę to już... Ja już trochę ją widziałem, nie do końca, ale gdzieś tam mi się właśnie już po prostu przejrzało, nie ukrywam, trochę. Pokazałbym wam tą mapkę. Dobra, już mam pierwsze modyfikacje nawet, jak widzicie. Speed player myślę, że się przyda. I ta kamera, tutaj to jakieś się tak po prostu pobrałem, niech będzie. No i wczytywanie i zobaczymy, jak ta mapka wygląda, bo szczerze, na tą mapkę jeszcze nie wchodziłem. Teraz się szybciej wczytuję. Nie wiem, czy wy też tak mieliście, ale pierwsze wczytanie do save'a to było jakieś takie dłuższe. Jak widzicie, mamy w ogóle teraz konfigurator postaci. W Farmingu 19 tego nie było. Tylko to było chyba, jak się wchodziło na multiplayer, tak? Także co by tutaj sobie wziął? Takiego? Ciemnego? Ten to czekoladowy taki. Czarny, dobra. Myślę, że takiego sobie weźmiemy. Taki lekko ciemniejszy, czemu nie? Jakaś fryzura to jaka może? Wiecie co? Jaka by tutaj była najładniejsza? Co my tu w ogóle mamy? Może takiego? Widowie. Jego dziadka. Nie no. Myślę, że taka fryzura będzie spoko. Właśnie można kolor włosów zmienić nawet. Takie czarnawe. O, takie czarne niech będą. Dobra. Broda. To może taki jakiś delikatny zarost. To jak to w ogóle wygląda? Dobra, taki zarost niech będzie. Wąsy jakieś. Może bez wąsów, bo po co wąsy komu? Wąsy to się goli, a nie zostawia. Tu widzę, że też jakieś stroje są nad pszczelarza tu. Jakiegoś drwala, czy tu jakiś, nie wiem, cowboy prawie, że nie, jakiś, nie wiem, co to za postać nawet. Tu jakiś taki gościu, jakiś motocyklista, tak to wygląda, nie. Jakiś rowerzysta bardziej może. Tu jeszcze takie stroje, no też widzowie, naprawdę fajnie to wygląda, bo właśnie na serię można to fajnie wykorzystać, no jakieś takie właśnie bardziej roleplayowe. Dobra, myślę, że weźmiemy sobie to, bo to nawet spoko wygląda. Koszulki to nie zmienimy, spodni też, buty. Buty też fajnie, że jest nawet sporo tych rodzajów. Takie gumiaki, o! Nie no. Jakie tu buty bierzemy? Takie to nie. Dobra, takie. Wiecie co, weźmiemy gumowce, żeby było. Kapelusz, czy jakieś nakrycie na głowę, no nie wiem, czapkę może zwykłą albo... Albo tą? Dziadkową. Widzę, że kask jest nawet. Tylko ciekawe, czy jest właśnie motor w farmingu. Nawet jeszcze nie sprawdzałem. Wszystkiego się dowiemy w swoim czasie, oczywiście, w przyszłości.
Czapkę, może bez czapki, wiecie co widzowie? Może bez czapki, rękawice. Mamy coś ciekawego tutaj. No nie wiem, w sumie wiecie co? Takie, takie zwykłe, niech będą najlepsze. To co, potwierdź. Szkolenie. Może nie, szkolenie po co? No, czyli jesteśmy w takim miejscu właśnie, o. Mamy na start, widzę, że samochód. Samochód podobny nawet do tego, co był w Farmingu 19. Jaki to jest? No to jakiś pick-up, tak? Tylko może na takim lekko właśnie odświeżonym modelu. Dobra, co tu mamy? Aha, ciągniki na start, maszyny w ogóle na start są. Jak to w ogóle to wygląda wszystko pod escape'em? Mapka wygląda tak. Także co widzę? Myślę, że teraz bym tą mapkę wam pokazał. Tylko tak. Włączyłbym sobie latanie, jak to było w ogóle? GS chyba tu play teraz się wpisuje. Play. Player flight mode. Dobra. To było to. I lecimy do góry. Tak ta gospa wygląda, jak widzicie, no. No spoczko, spoczko. Dobra. Co, od czego zaczniemy? Sprawdzać tą mapkę. Tak, tak. Nie, nie, czy może nie sprawdzać, tylko ją przejrzeć, wiecie o co chodzi, no. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tu chyba gdzieś, tu jesteśmy. To może bym sprawdził sobie pierw tą dolną część tutaj. Gdzie się potem górną zobaczymy. No to tak, co my tu mamy? Tutaj mamy same pola, widzę. Tu jakaś chatka. Jest jakaś w ogóle interakcja z nią, czy tak? Po prostu jest, bo jest. Tutaj coś. Coś tu można robić? Chyba nic takiego. Aha, po prostu taka chatka sobie stoi przy lesie. No, w takim lesie bym nie powiedział do końca. No właśnie widzowie, te drzewa to mi się jakoś tak zbytnio nie podobają. A wam podobają się te drzewa w ogóle, bo mi naprawdę tak... Nie, się nie leżą coś naprawdę, coś mi jak w drzewach to nie pasuje. Może dlatego, że one są takie typowo francuskie, a jakoś mi to klimaty Francji jakoś tak nie podchodzą. Mamy tory, czyli pociąg już jest, tak jak to było w Farmingu 19. Co to mi tak coś? Powiem, że ten speed player to trochę taki średni w tym farmingu na razie. Co mamy? Tutaj mamy jakąś... Co to w ogóle jest? Co tu jest? Aha, sklep. Sklep i stacja benzynowa, tak? Aha, czyli sklep i teraz tak wygląda. Można wejść? Nie można wejść, szkoda. Ale właśnie fajnie, że jest właśnie jakieś te pomieszczenie takie, które można zobaczyć, że coś tam jest, a nie, że po prostu budynek stoi i tyle. Co my tutaj mamy ciekawego? Tu jest warsztat tak cały. Że jak widzicie, zmienili w ogóle te ikony troszkę. Teraz są niebieskie, wiadomo jak cały teraz kolor farminga, czyli to jest niebieski kolor. Tu jest stacja benzynowa, tak. O, widzisz, nawet jakieś takie inne modele samochodów są. Spoko, spoko. Rejestracje są? Nie ma rejestracji, kurde. Myślałem, że będą. To co my tu mamy? O, są. A widzowie, francuskiego języka to nie umiem, nie znam. I nie będę się raczej uczył tego. Co mamy tutaj dalej? Jakiś taki budyneczek? Jak ten paralaks w ogóle działa? Nie wiem, czy to jest właśnie ten efekt, czy to jest tak zrobione naprawdę, że wymodelowane jest taka tekstura. Nie, raczej to jest ten efekt chyba. Tego paralaksa. Dobra. Odbicie właśnie jest wody. Też naprawdę ładnie wygląda. To w ogóle tutaj to wygląda jak jakaś dziupla z tym odbiciem razem. Aha, tak wygląda pod spodem. Też jak widzicie, jest trochę balon. Tam jest balon, tu balon, tam balon. Trzy balony są, tak? Nie no, cztery balony. To spoko. Oj, tu widzę jakieś miasto spore. Już trochę FPS-y będą chyba dropić. Może nie. Mogę właśnie przepraszać widzowie za jakieś takie drobne ścinki jeszcze, ale cały czas jakoś próbuję tą grafikę tak ustawić, żeby nie było lagów. Ale myślę, że to nie powinno być źle. Aha, tu mam jakieś miasto i właśnie, to są takie efekt tak jakby wizualizacji pomieszczeń, tak? To co już było w dodatku Alpine, to zastosowali to właśnie w tym farmingu. Nie no, fajnie to wygląda, bo naprawdę
naprawdę tutaj, na przykładzie tych żaluzji. Zobaczcie, no, to naprawdę wygląda, jakby to w środku było rzeczywiście. To jest tylko efekt przecież tak naprawdę. Naprawdę fajnie to wygląda. Tu właśnie jakieś takie osiedle. Co będziemy na tym się tak rozwodzić, no. Wszystko sobie zobaczycie w trakcie serii, ale na jakiej mapie seria jeszcze będzie, to jeszcze sam nie wiem. Będę musiał to jeszcze po prostu sprawdzić te mapki dokładnie, dwie przejrzeć i dopiero zdecyduję. Tu mamy jakieś takie miasteczko właśnie. I co tu więcej, no. Co my tu mamy ciekawego, no. Są właśnie jakieś wnętrza? Tutaj żaluzje są tylko. Właśnie, jest w ogóle ruch uliczny tutaj na tej mapie? No jest, dobrze, jedzie. Trochę nawet szybciej, gdzie zapierdziela, kurde. Jak miło. Wreszcie nie będzie to tak, że to ciągnik będzie szybszy od samochodu. Tylko, że fajnie było jeszcze, jakby mieli chociaż zapalone światła w dzień. Krótkie chociażby. Też cały czas miasto. Tu sobie zjeżdżacie. Co my tu mamy? Aha, jakiś tutaj taki port. Tutaj właśnie żegluga, znaczy łodzie. Spoko, spoko. To pewnie funkcjonalne nie jest. Raczej nie jest. No ale dalej, co my tu mamy? W ogóle gdzie my jesteśmy? Aha, lecimy sobie ze środkiem, tak? Przy tej rzece, tak? Och, lampa, kurczę. Przeszkadza. Tu mamy jakiś most fajny, widzę duży, o. Są mi piesi. Też nawet zmieni, kurde, idzie wyprostowana kobitka. Ale wydaje mi się, że chyba trochę szybciej idzie niż w Farmingu 19. Jakaś taka kobitka. Widzę, że wszyscy tacy wyprostowani, tacy pewni siebie. Kurde. Co to więcej? Tu co my tu mamy za ciekawe? Jakieś przesmyki? Aha, tu jakieś kanały chyba wodne, tak? Co to za wózki? Co tu się dzieje? O kurde. Dobra, co tu takiego więcej? Właśnie. No są te przecudowne drzewka z DLC Alpine. A teraz już podstawowa gra, czyli na mapach już można legalnie je wykorzystywać. Dobra, tu mamy, wiadomo, tą rzekę. Przelećmy się trochę szybciej, żeby się tak tutaj nie rozwodzić. Na tym bezsensownie, żeby ten odcinek znowu nie był jakiś Bóg wie jaki. No to co to tam dziwnie jakoś. Czemu takie jakieś jasne widzowie? Tak jakby śnieg tutaj był. Tak wygląda. Ale naprawdę, zakończenia są teraz na mapach, na tej mapie fajne. Co to kurde? Czemu w ogóle chmur nie ma? Tam jakoś taki dziwny cień pada. Jeszcze żadnych chmur nie ma. Może tego balona w sumie? Jak ten balon w ogóle wygląda? Pozwólcie, że do niego sobie podlecę, jak on to wygląda. Ma kolizję w ogóle balon? Nie, kolizji nie ma. Czyli spoko, bo można sobie tutaj go zobaczyć. No spoczko. Więc sobie właśnie ten balon tak sobie lata po mapce. No. Właśnie tak wygląda ta mapa. Ale powiem wam, że przez te zakończenia tak fajnie zrobione, to ta mapa się wydaje tak, że taka większa. Tu, jak możecie zauważyć, jest biogazownia. Gdzie tu się wjeżdża? Tam się wjeżdża, tak? Tam może od wjazdu pokażę wam ją. Taka nawet inna, bym powiedział. Naprawdę sporo inna. Tu mam jakąś wiatę sporą. No fajnie, fajnie, tylko nie wiem po co ona. Komu? Ale no. Może się przyda. Tu widzę, że waga jest chyba. Tak? Działająca? Raczej działająca, skoro jest licznik, no to pewnie działa. Jeszcze w Farmingu 22 to na pewno działa. Aha, tu mamy te wszystkie. Jeszcze do wsypywania kiszonki. Takie wolę mam te silosy, tutaj są takie średnie mi się wydaje, bo lepiej by było jakby te silosy były przejazdowe niż takie właśnie. Takie jak te. Będzie to utrudnione trochę z tą kiszonką w tym farmingu, ale no cóż, no. Tak zrobili, to tak trzeba będzie grać.
W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale są te w ogóle te same rośliny z Decafolicz. Krzaki te same i nawet te Decafolicz to samo całe. Szkoda, bo myślałem, że zrobią te rośliny jakieś inne, ale jak zrobili takie, no to cóż, to spoko. Też właśnie drogi polne wreszcie takie zrobili, wreszcie nauczyli się robić takie, no. Wzięli wzór, wzięli przykład z mapmakerów i wreszcie takie fajne drogi robią. No fajnie, że wreszcie te drogi jakoś wyglądają, a nie tylko maźnięte tak pędzlem, kurde i tyle. No co tutaj więcej, tu mamy jakiś skup, tak? Chyba, albo jakieś przetwórstwo. Nie, jest skup, widzę. Teraz widzę, że dali wszędzie te ikony nawet. No w sumie nie wiem, czy to takie dobre, że te ikony są. To wszystko tak bardzo jest pokazane, że to jest gra znowu. Powinno być to takie trochę, też w granicach realizmu wydaje mi się. Tutaj piękne. Panorama właśnie, panorama mapy tej francuskiej, że tak powiem. Tu też można pociągiem sprzątać oczywiście. Jest otwierane? O, szkoda. Tylko tak dla picu. Ale no cóż. A tu można otworzyć coś chociaż? No, szkoda, myślałem, że można jakieś tam coś tam, jakieś worki wsadzić czy coś. Tu można sobie wejść, tu też barierki widzę, nie ma. Właśnie nie wiem, czy to błąd, kurde, czy tak powinno być, nie wiem. Też jakieś takie właśnie poniszczałe, znaczy zardzewiałe te metale. No to... Też fajnie, że to właśnie nie jest takie wszystko nówka, tak naprawdę. Może tam teraz polecimy, bo tam jeszcze nie byłem. Aha, most. Taki. No fajny. W klimacie, co mnie tak zbugowało? Myślałem, że już tam. To jest granica? Nie. Granica jest dopiero gdzieś tam. No dobra, jak możecie zauważyć, znowu na zakończeniach jest taka górka. Tak jak było 19. Tu ile dali w ogóle tego Decafolicz, ludzie. No właśnie, fajnie, że wreszcie też tego Decafolicz więcej dają niż 19. Jednak, prawda? Ciekawe w ogóle, czy te mapy są realne, no bo tak opatrzcie sobie. Tutaj to jest naprawdę taki teren bardzo pagórkowaty, no i ciekawe, czy oni to ręcznie rzeźbili, czy to jest właśnie realny teren. Ciekawe. Tutaj pola nawet górzyste prawie, nie są jakieś bardzo płaskie. Jakaś górka jest. Kombajn, topliner. Teraz co, może polećmy sobie tam do góry. Tu mamy jakąś górę, widzę. Tu jakiś sad, tak, to jest sad. Pewnie dla pizzy, mi tak mi się wydaje. Ale drzewka ładne, naprawdę, drzewa są wpyte. Aha, tu mamy jakiś w ogóle taką zabudowę starszą. Dobra, co tu mamy dalej? Też góra. A co mamy na górze? Co tu jest? Jakiś plac zabaw, jakiś samochód, widzę taki francuski chyba. No w Polsce takich nie ma raczej. Znaczy, może jest jakiś taki, ale to bardzo w mniejszości jakiejś typowej. Co my tu więcej? Tutaj jeszcze coś jest u góry. Jakiś pałac. Czy co to? Pałac prezydencki? Nie, to jest chyba jakiś skup czy coś. Albo jakiś warsztat może? Nie wiem, co to jest. Kupić budynek przędzania? Aha, to można kupić go, tak? O, właśnie, ten efekt też, no to naprawdę fajnie to wygląda. Fajnie, naprawdę, no. Że to nie jest tak jak w 19. Dobra. I tutaj mamy widoki na mapkę właśnie. Francuską, no. Haut Beileron, czy tam Beiron? Nie, tu mam jakiś, nie wiem, gazociąg chyba, czy coś takiego. Pole, takie. Czy to tutaj powiem, widzowie, nawet to pole, no ma klimat, powiedzcie, no. Nie mówcie, że nie, bo tak z górki, kurczę, no, fajne. Tu mamy jakiś chyba kolejny skup, tak? Tak mi się wydaje bynajmniej.
Tak, dokładnie tu jest skup, możecie sobie to coś sprzedać. Właśnie, jak wyglądają teraz te punkty skupów, tak? Aha, tak to wygląda teraz. Nie ma ogólnie takiej całej listy, tylko trzeba sobie po prostu wybrać daną uprawę i zobaczyć, gdzie są najlepsze ceny. No w sumie bym powiedział, że to chyba nawet lepsze jest, bo sobie wiesz, widzu, chcesz na przykład sprzedać, nie wiem, jajka, tak, klikasz te jajka i masz pokazane tutaj gdzie i po jakiej cenie. A tak to pewnie wiecie, jak to było w poprzednim farmingu, to była cała lista i musiałeś tak szukać. Czasami można było się pomylić, bo to było tyle tego nawalone, że było jak było. Co więcej tutaj takiego? Lećmy dalej, bo tutaj mamy skupik. Zobaczycie go jeszcze, myślę, że w serii jakiejś na tej mapie, bo myślę, że na pewno zrobię na niej serię. Tutaj mamy chyba tartak, tak? Bo tu widzę, że tu się wióry skupuje. A tu chyba drewno gdzieś, tak? Powinno. Nie, z tyłu co tam mamy? Nie wiem, co to jest. Aha, wynajmij pociąg w cenie. Aha, czyli można pociąg nawet wynająć. No spoko. Już myślałem, że go wynająłem. Ale chyba nie. Po prostu już tutaj przejeżdżam. Mamy tartak piękny, to się otwiera w ogóle, czy nie? Nie, szkoda. Tu się chyba drewno skupuje, tak? Albo wióry, nie wiem już. Tu chyba wióry raczej. Tam drewno. To znaczy drzewo, tak? Też pociąg dalej sobie jedzie. No to zakończenie, widzowie, no wygląda słabe, bym powiedział. No. Tutaj trochę drzew brakuje ewidentnie, no i to zakończenie widzę, że tak. No niezbyt wygląda, co nie? Mogło być lepiej, tak trochę naprawdę mam mało drzew strasznie. Chociaż nawet dać te drzewa takie 2D, tak, albo te nawet, nie 2D, tylko te distance, że tak powiem, tych drzew, tak naprawdę. Chociaż. Ale no, tak to zrobili, taka była ich inwencja twórcza. Tak zrobili. Ja bym zrobił lepiej, no. Jakby to miało jakiś chociaż wygląd. Tu widzę, że las mamy spory. Sorry, widzę za lagi, ale ile tu FPS-ów jest? Co tak tu przycięło? O, sarenga, właśnie. Chodź tu. Jak ona wygląda? Sarna wygląda, widzowie, no tak. No, nawet te ruchy ma takie realne, biega jak w prawdziwym życiu, bym powiedział. No. Właśnie ciekawe, jak te sardy działają, czy one są na przykład tak jak ptaki zrobione, że cię respią tak po prostu randomowo, czy mają po prostu jakąś trasę wytyczoną, no. Wydaje mi się, że to jest chyba tak jak ptaki, wiecie? Ale z drugiej strony jak, no. No, bardzo możliwe, że tak jak... właśnie ptaki są puste sarny zrobione, no bo... No nie wiem, zobaczymy. Może jakieś poradniki będą, jak na przykład sarny dodać do własnej mapy. A może są zrobione tak jak ptaki, kto wie. Widzę, że ten odcinek to chyba będzie tylko tak naprawdę z przeglądu tej mapy. Nie uda nam się nic w polu zrobić. No bo jak widzicie, no trochę schodzi to, no. Też trzeba tę mapę trochę tak pokazać, no. No naprawdę teraz lasy są, widzę, naprawdę dużo, dużo ładniejsze. Są gęstsze, różno... O, sarny znowu. Takie różnorodne naprawdę. Znaczy jeśli chodzi o drzewa, nie są takie, że tylko z jednego typu drzew. Naprawdę takie mieszańce różne, naprawdę to ładnie wygląda. Też tego deco foliage jest sporo, widać, że tutaj naprawdę się... Jeśli chodzi o las, to się Giantsi postarali. Tutaj mam jakiś chyba też skup, jak widzicie, no. Co będę wam tutaj pokazywał. Umawiał, znaczy się. Wszystko widzicie. Tu mamy sorgo chyba, tak? Nie, to jest rzepak. Sorry. No w ogóle ten rzepak to jakiś taki... Jakiś taki brązowawy, taki jakby aż różowy może prawie. Taki
bardzo jasny, brązowy, no nie wiem, no tak średnio trochę wygląda według mnie. Rzepak to bardziej ciemny powinien być chyba. Tu mamy też jakiś taki budyneczek, taką zabudowę delikatną. A tam co mamy w ogóle? Aha, też jakieś takie właśnie zabudowę. Czy taki ośrodeczek. Aha, tu jest właśnie punkt chyba widokowy, tak? Jak się nie mylę. I on się otwiera o jakiejś godzinie, tak? Podobno, jak wiem. Można tam w ogóle wejść? Ciekawe. Ojej. Szkoda, że nie można wchodzić, ale no cóż. Tu widzę, że jakieś pełne szczegóły, to nieźle, jakieś rury porobili. Tu jakiś gazeczek chyba jest, nie wiem co to. Tutaj to jest ten punkt chyba widokowy, tak? Jest widok na praktycznie całą mapę. Tak z góry. Dobra, co tutaj jest? Lecimy dalej. To tak. Tutaj też byliśmy chyba nawet. Tu jest ten most. Tutaj właśnie już mam mapę, praktycznie okrążyłem, przez sobie tak przelecę przez środek, którą pokazywałem. No co? Myślę, że to by było praktycznie na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się film spodobał, to oczywiście łapkę w górę możecie zostawić. Subskrypcję z dzwoneczkiem również. I co? Tu jeszcze mamy jakieś, widzę, że jezioro. Ładne. Naprawdę, teraz to odbicie. To jest fajne, no. Wygląda to naprawdę realnie. Szkoda, że w ogóle tu jest tak mało roślinności, czy nie wiem, jakiegoś chociaż, nie wiem... tego, no, jakieś winty glonów, czegoś, jakieś, nie wiem, po prostu jakieś roślinności podwodnej, tak, morskiej, wodnej, tak. No, no fajnie to wygląda, fajnie, na przykład tu zobaczcie, no. Ładnie wygląda to z tym odbiciem, naprawdę. Resztę drzewa robią robotę naprawdę dużą. Dobra, nie zdążyliśmy nic w polu porobić. W tym odcinku tylko wam pokazałem, jak ta mapka tak naprawdę wygląda. Teraz się pożegnamy właśnie tak, oto takim widoczkiem. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem również. Zapraszam was na kolejne odcinki z Farminga 22 na moim kanale. Już myślę, że na pewno w jakiejś serii. Zobaczycie jakiej i z kim, bo na pewno nie będę sam, tylko będzie trochę więcej osób. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Do kolejnych odcinków na moim kanale. Na razie, trzymajcie się, no i cześć.